Instytut Lingwistyki przedstawia Angielski 2.0. Cześć, Magda Ali, Instytut Lingwistyki, seria Angielski 2.0. Dziś kilka czasowników nieregularnych, bo jak powszechnie wiadomo, czasowniki nieregularne to nie lada wyzwanie. Ale tak wcale być nie musi. Jest na to sposób. Po pierwsze, zdaj sobie sprawę z tego, że czasowniki nieregularne możesz podzielić na trzy grupy. Pierwsza grupa to taka, że wszystkie trzy formy są różne, no, czyli taka niefajna. Druga grupa to taka, gdzie wszystkie formy są takie same. A trzecia grupa to taka, w której druga i trzecia forma jest identyczna. Jeśli będziesz się uczyć po kilka czasowników z jednej grupy, łatwiej zapamiętasz ich odmianę. Każdy czasownik angielski ma trzy formy, dlatego że pierwszą formę najczęściej użyjesz w czasie teraźniejszym, drugą formę w czasie przeszłym, prostym, a trzecią w czasie zaprzeszłym. Dlatego masz trzy formy i trzech form należy się uczyć. Dzisiejsza grupa czasowników nieregularnych odmienia się w bardzo przyjemny sposób. Wszystkie trzy formy są identyczne. Proste jak drut. Zapamiętaj owe cztery czasowniki w kontekście historyjki. Potem dana historyjka będzie Ci się kojarzyła właśnie z tym, że wszystkie czasowniki użyte w tym opowiadaniu odmieniają się dokładnie tak samo, więc pomoże Ci w zapamiętaniu ich odmiany. Pierwszy czasownik to to let. A że wszystkie trzy formy są takie same, to zapamiętaj let, let, let. Let, let, let. To let znaczy pozwalać. Najczęściej użyjesz tego zwrotu w kontekście pozwolić komuś coś zrobić. To let someone do something. To let someone do something. Czyli potrzebujesz tu osoby, która pozwala, osoby, która pozwolenie uzyskuje oraz czynność, na którą ktoś ma pozwolenie. Podam teraz kilka przykładów i powtarzaj angielską wersję za mną, bo to pomoże Ci utrwalić materiał. Mama mi pozwala słuchać głośnej muzyki. My mother lets me listen to loud music. A czy Twoja pozwala Ci słuchać metalu? Does your mother let you listen to metal music? Mój sąsiad mi wczoraj nie pozwolił słuchać głośnej muzyki. My neighbor didn't let me listen to loud music yesterday. Drugi czasownik to cut, a jego forma czasownika to wygodne cut, cut, cut. Cut, cut, cut. Ten czasownik oznacza kroić, na przykład nożem, albo ciąć, albo coś przecinać nożyczkami, albo skaleczyć się, więc jest bardzo uniwersalny. Skojarz sobie cut, czyli ciąć, z polskim katem, czyli osobę, która wymierza karę śmierci. Cut też czasami odcina głowy, czyli cut to cut. Zwykle ktoś tnie coś albo kogoś. To cut something. To cut something. Nic tylko dodać osobę, która kroi i rzecz, która jest krojona i masz poprawne zdanie. Podaję teraz przykłady i powtarzaj angielską wersję za mną. Mama kroi cebulę, gdy słucham głośnej muzyki. My mother cuts onions when I listen to loud music. A co wtedy przecina sąsiad? What does your neighbor cut then? Sąsiad mi wtedy przecina kable elektryczne do mieszkania. My neighbor cuts my flat's electric cables. Trzeci czasownik to cost. Już pewnie wiesz, że jego forma to cost, cost, cost. Cost, cost, cost. Czasownik cost brzmi podobnie do polskiego czasownika kosztować. Cost, kosztować. No i przykłady powtarzaj za mną, żeby sobie utrwalić. Mój sąsiad myśli, że kable elektryczne mało kosztują. My neighbor thinks that electric cables don't cost a lot. Cebule może mało kosztują, ale kable kosztują dużo. Onions maybe cost little, but cables cost a lot.
kosztują kable elektryczne? How much do electric cables cost? Czwarty nieregularny czasownik to put. Jego forma to put, put, put. Czyli jeszcze raz put, put, put. Czasownik put znaczy stawiać, położyć, włożyć, umieścić. Bardzo uniwersalne. A czy poinformowałeś sąsiada o wysokim koszcie kabli? Owszem, położyłem mu rachunek za kable pod drzwi. I put a cable bill at his door. Czy on coś ci również zostawił pod drzwiami? Did he put anything at your door? Tak, włożył rachunek za laryngologa do skrzynki. Yes, he put a bill from the laryngologist in my postbox. Subskrybuj, komentuj, lajkuj i have a fantastic day. Cześć.